każdej żyje, jak się da, pożyje. To stolica, jeszcze się pożyje. Niech nam żyje UEB. Małe miasto, małe sprawy, mali ludzie, mały świat. Głupie miasto, głupie sprawy, głupi ludzie, głupi świat. Pożyki, to stolica, wiesz tam jest. Pożyki, niech nam żyje UEB. Nazwisko. Gienastyczka Olejarczyk. Skąd taki pseudonim? Przejąłem to po bracie. Zawód po kochanym bracie, a zawód wyuczony. Skąd ja mogę wiedzieć? Rock and roll. Zawód wykonywany. Punk rock. Kiedy właściwie założyłeś zespół punkowy? Jak byłem dzieciakiem. A ile wydaliście płyt w tym kraju? Nie liczyłem, ale to kilka. A powiedz, Nosiczka, ile zarobiłeś pieniędzy na tych wszystkich płytach? Pieniędzy? Jakieś 150 baniek długów. Próbowałeś kiedyś wyjechać z Ustrzyk? Na zawsze? Na dłużej? Gdzie i po co? Lubię te kurde, mam kieszenie i nie mam żadnych ważnych spraw. Gdy nikt nie mówi, tak nie wolno i robią te sympa szła. Lubię skoczyć gdzieś nie znane, tak bez powodu i bez celu. Gubi się w jednym szarym słowie, wśród jednotowych twarz wielu. To jest to, to mój świat. To jest to, to mój świat. Lubię jak moi starzy kumple, ty są to bardzo mnie po lata. Bo zaraz on patrzą na mój wygląd i w czasie mają za wariata. Lubię ty wniosły masz do miary, kierujesz mnie na drogę z nocy. I masz szczoło tych nagrodę, słyszysz mój zdrowy śmiech idioty. To jest to, to mój świat. To jest to, to mój świat. Siczka! Wstawaj! Wstawaj, Siczka! Na bunt.
lubię, gdy puste mam kieszenie i nie mam żadnych ważnych spraw. Gdy nikt nie mówi, tak nie wolno i robią ze mnie symbol zła. Lubię odskoczyć gdzieś w nieznane, tak bez powodu i bez celu, zgubić się w wielkim, szarym tłumie wśród jednakowych twarzy wielu. Lubię, gdy puste mam kieszenie i nie mam żadnych ważnych spraw. Gdy nikt nie mówi, tak nie wolno i robią ze mnie symbol zła. Żyję jak żyję i tak będę żył. Ja w sumie od dziecka się interesuję muzyką. Gdy miałem chyba 5 lat, już słuchałem muzykę. Oczywiście była to jakaś Irena Santor, jacyś inni wykonawcy polscy. I w młodzieńczych latach, gdy już do szkoły podstawowej chodziłem, już słuchałem Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Budgie, Washburnesh, takie rzeczy. No i zainteresowałem się muzyką, graniem. No i już po szkole podstawowej postanowiliśmy założyć zespół. Mieliśmy ciekawe przyjęcie, bo po raz pierwszy, gdy wyszliśmy na scenę, to zostaliśmy rzucani kamieniami. Wszystko leciało na scenę. Ale po zagraniu pierwszego numeru publiczność się uspokoiła i do końca pozostali przy nas. Jak my ze sceny żeśmy schodzili, oni za nami. Zespół napisał list do Wolnej Europy, bo oczywiście w tych czasach muzyki punkowej nie nadawało żadne rozgłośnie polskie. Zresztą co tych rozgłośni było, 4 programy tylko. I Wolna Europa zaczęła nadawać cykl audycji poświęconych muzyce punkowej. Oczywiście pierwszą audycję poświęcili dla słuchaczy z Bieszczad. Od razu SBCia wiedziała, o kogo chodzi. Jednak tu w Bieszczadach, w Luszczykach największy szum punkowy się robił, tworzył. Wiedzieli od razu, o co chodzi. Co najciekawsze było, chodziliśmy z opaskami takimi w kształcie tryzuba, WRB. Jak z tym chodziliśmy przez 2 czy 3 lata, nikt się do nas nie doczepił. Dopiero jak żeśmy zdjęli, dopiero przesłuchania, SB, policja, naloty, cenzura listów i takie inne rzeczy. Każdy przeżył swoje, co miał do przeżycia. Były chwile piękne i tragiczne, ale takie jest życie. Umarłe drzewa, proszę o litość, umarłe drzewa, przed śmiercią przyjdą, umarłe drzewa, proszę o litość, umarłe drzewa.
Obudziłem się o północy. Mimo strachu otworzyłem oczy. Mimo lęku podniosłem głowę. Chciałem uciec, ale nie mogłem. Strach me serce ściskał oszalałe. W moim mózgu zapanował zamęt. Chciałem uciec, lecz bezwład mnie spętał. A tu zbliża się straszliwa ręka. Czy jestem zadowolony z życia? Myślę, że tak. Wiele mnie doświadczyło. Z dobrej i złej strony. To były lata 70., 80. Bardzo dużo się piło. Może nie wódkę, raczej winko owocowe. Ja był punk. KSU miał wielu menadżerów. Około 10. Nie mogę ani jednego wymienić, któregokolwiek na plus, bo wszyscy skubali nas ze wszystkich stron. Ja już miałem dość tego naciągania się, bo wiedziałem, że nie mam wielkich szans. Tak samo tyczy to firm fonograficznych, które wydawały nasze kasety nielegalnie, a było ich około 30. Nie było sensu się po sądach tłuc z 30 firmami. Więc w zespole pozostałem tylko ja, od początku do dzisiaj. Upadła promienie, żalo, jak koniec, prawienia panie. Yeah.